Tak, dosyć dzisiaj pewnie wygrywamy. Mamy 6 punktów i mam nadzieję, że będziemy konsekwentnie te punkty zdobywać i żeby zebrać ich na koniec jak najwięcej. Jeśli chodzi o mecz, to pierwszą połowę zdominowaliśmy przeciwnika, prowadziliśmy już 5 do 0 do pierwszej połowy, no a potem trochę rozluźniliśmy się, no i stąd ta strata bramek. Na razie jesteśmy w czołówce, teraz mecz już tylko z ciężkimi rywalami, którzy walczą o to, o górną część tabeli, prawda? My chcemy zdobywać te punkty konsekwentnie, tak jak powiedziałem, żeby być jak najwyżej. I jeśli chcemy być w tej czołówce, to musimy zdecydowanie poprawić grę obronną i wykorzystywać sytuację w postaci 3-1, jak wychodzimy. Co do samych meczów, to faktycznie te wyniki są wysokie, ale myślę, że każdy, kto je oglądał, to wie, że one nie były takie łatwe, jakby te wyniki wskazywały, szczególnie w tych pierwszych połowach, na początkach meczów bardzo się męczymy, rywal bez względu na to, który w tabeli ma tych sytuacji, dochodzi troszeczkę do nich. Później faktycznie te drugie połowy, no to jak już rozwiąże się worek z bramkami, no to już tych bramek dużo wpada, ale one właśnie tak zaciemniają ten obraz pierwszej połowy i musimy być czujni, bo przyjdzie mecz, kiedy w końcu coś więcej wpadnie na początku tej pierwszej połowy i będzie, wtedy będzie nam dużo, dużo ciężej. Tak, no wiedzieliśmy, że my jesteśmy dosyć mocno osłabieni w tym meczu, nawet myśleliśmy troszkę o przełożeniu go, ale doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu potem grać dwóch meczów w jeden dzień i zagramy tą piątką, którą mamy. To jest też, to wynika z nieobecności chłopaków z Wisłoki Dębica, którzy mają dzisiaj po prostu testy w tym czasie. Plus jest Dawid Sojda, który jest decyzją komisji dyscyplinarnej zawieszony i nie skrócono mu kary, co jest dosyć dziwne, bym powiedział, jak na jego przewinienie, no ale to już zostawmy. No i tak zdecydowaliśmy, że zagramy ten mecz właśnie i nawet i dla chłopaków. Oni też mówili, że lepiej, żebyśmy to po prostu zagrali tak, jak idzie i nic nie zmieniali, jak widać udało się i to im dedykujemy to zwycięstwo.